Cześć, ja jestem Zed, to jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac Rebirth? Chyba tak. Zaczynamy. Gramy hard moda losową postacią. Czyli... Lostem! W porządku. Na co lepszego mógłbym trafić? Mieliśmy ostatnio najwyraźniej Eden's Blessing, a więc mamy technology. Spoko. Jak najbardziej na początek fajny przedmiot, oczywiście Holy Mantle. A no tylko, że Lost. Jak to Lost? Nie jest najłatwiejszą postacią, ale też nie jest najtrudniejszą, no bo ma w końcu Holy Mantle, więc byle nie oberwać dwa razy w jednym pokoju i powinno być spoko. No, bo jak oberwiemy, to koniec gry, więc to jest jedyny sposób, żeby żyć tutaj. Chyba, że znajdziemy jakieś odradzanie i tak dalej. A nie było mnie w item roomie, więc sobie zwiedzimy. No i mamy też D4. Tylko, że jak użyjemy D4, to z automatu tracimy Holy Mantle, więc... Nie zawsze jest to dobra opcja, zwykle nie jest to dobra opcja, ale gdy oberwiemy, będziemy w beznadziejnej sytuacji, to jest to taka ostatnia rzecz, którą możemy zrobić i może akurat coś OP się trafi, albo po prostu odrodzenie się trafi, dzięki czemu, no, zginiemy i będziemy żyć. Hematemesis, no tak trochę ta tabletka dla Losta nie jest zbyt potrzebna. Tak samo ten Soul Heart. Jak nigdy, w sumie nie jak nigdy może, ale no liczyłem, że jakieś troll bomby tam będą i rozwalą te kamienie. Rzadko kiedy liczy się na troll bomby, ale w sumie bardzo często są takie sytuacje, że kamienne skrzynki w tym Cursed Roomie są no właśnie w takiej pozycji jak teraz, że troll bomby mogą je rozwalić. Cały czas mody są zainstalowane, co widać po tym, że achievementy są wyłączone. Chciałem zainstalować sobie tych modów dużo, ściągnąłem ich z 50-60. Tylko, że no niestety, jak można było się chyba tego spodziewać, w takiej ilości gra zaczyna szaleć i wszystko przestaje działać. Znaczy, nie wszystko przestaje działać, ale jak wszystko działa spoko, gra cały czas trzyma te stabilne 60 klatek, tak. Jedna rzecz, czyli przechodzenie między jednym pokojem a drugim zajmuje... No, normalnie widzicie, przychodzę od razu, wszystko jest w porządku. A gdy zainstaluje się mody, które jakoś źle na to po prostu wpływają, no to przejście między pokojami trwa po prostu kilka sekund. Może nie kilka sekund, ale no, nawet jak sekundę, to wciąż bardzo, bardzo długo. No bo w ciągu takiej jednej partyjki w Isaaca, no to się pomieszczenia przełącza przynajmniej jest te 50 razy. A, no tu mogę sobie po prostu stać i to pomieszczenie zrobić, no to będę. Jestem Lostem, mogę chyba takie rzeczy wykorzystywać. Więc... No, po prostu będę musiał więcej czasu poświęcać na instalowanie tych modów, sprawdzać każdy jeden mody, czy po prostu działa z resztą, a nie zainstalować naraz wszystkie i no myśleć, że będzie działać, no bo niestety nie będzie. Ale i tak, w tej chwili jest jakieś 20 modów i wydaje się to działać w porządku. Też wyszedł kilka dni temu, w sumie już z 2 tygodnie może temu, pierwszy booster pack do Isaaca. Takowe mają wychodzić od teraz co miesiąc, czy będą, zobaczymy. Na pewno będą co jakiś czas wychodzić, pytanie jak często. Więc mamy Blessing of Freedom, więc mamy 2 przedmioty z 3 do wyboru. A szczerze mówiąc, żaden z nich mnie nie interesuje, więc postarałbym się zdobyć właśnie jakąś kasę albo bombę, żeby je sobie przerzucić. Więc to za chwilę. Retro Vision to taka... Tabletka, która jest po prostu za często. Można zdobyć ją raz? Spoko, fajna tabletka. Fajne nawiązanie, retro i w ogóle. Ale każdy kolejny raz, no to tak, no po co to tutaj? Parasite? Czy Parasite z technologii będzie działać? Wydaje mi się, że nie. Z pewnością. Infamy jest rzeczą, która mnie interesuje, ponieważ może nas to uratować. I podniosę tego Parasite'a, mimo że prawdopodobnie nie będzie on działał, ale przynajmniej nie będę się czuł źle z tym, że gra daje mi 2 przedmioty w jednym item roomie. Nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Czy nie jest to oszukane trochę. Więc podniosłem przedmiot, który prawdopodobnie jest dla nas w 100% bezużyteczny. Mamy też Demon Baby. Które... Nie wiem, nie jest ogólnie tragiczne. Bo gdy jesteśmy blisko przeciwnika, to tych strzałów wysyła mnóstwo. I też one chyba zadają duże obrażenia, skoro są czerwone. Ale jakoś tak, no trzeba być blisko wroga, rzadko kiedy to się dzieje, no i tak... Nie jestem zbytnim fanem tego przedmiotu. No i drugie piętro mamy za sobą.
No Lost jest o tyle fajną postacią, że no mamy Holy Mantle, możemy latać, możemy strzelać przez kamienie. Mamy darmowy deal z diabłem, wiele, wiele plusów, dzięki czemu mimo, że jest ciężko, bo łatwo można zginąć, to gra się tą postacią bardzo przyjemnie, w odróżnieniu od pewnego Keepera. Ale skoro Losta ułatwili, no to też spoko, że jest teraz postać, która jest tak samo trudna jak Lost kiedyś. No tak mi się wydaje. Chociaż może łatwiejsza, bo jednak można oberwać i się przeżyje Keeperem. Więc nie jestem pewny. Nie byłem przez chwilę pewny, skąd tam bomba się pojawiła. Ale no właśnie, są tutaj nowe muchy, które takie bomby mogą rzucać. No i nie jest to coś, co mi przeszkadza, bo tylko i wyłącznie te bomby, no, mogą jasne mnie zranić, ale częściej ranią przeciwników, więc no, pomaga mi to bardziej niż przeszkadza. Pierwsza strzykawka, Roid Rage, w porządku. No i coś nowego mamy. Charlie. Telekinetic Friend. Ciekawie wygląda. Wygląda jak trochę Toad. Jak taki grzyb po prostu, dziwne. Co robi? Nie wiem. Może przesuwa przedmioty, do których dostępu nie mamy? Czy po prostu atakuje wrogów, nie strzelając w nich? No zobaczymy. My. Jeśli przeżyję tutaj jeszcze więcej czasu i nie zginę w tym pokoju. Na szczęście jest to jedno z tych pomieszczeń, gdzie przeciwnicy nie wiedzą, co się dzieje, gdy my latamy. Więc mogę po prostu się schować i powinno być wszystko spoko. Ten jeden cały czas chodził, reszta stanęła w miejscu. Więc mimo, że oberwałem, to się udało. Sklepik, ciekawe, śmieszne. Fajne! Skrzynka ze sklepem, którą musimy otworzyć z kluczem. I przenośny sklep nam się pokazuje. Bardzo fajny pomysł, podoba mi się coś takiego. I ogólnie jak te mody ściągam, to staram się nie czytać, co robią. Rzucić okiem, czy nie będzie to coś, co super zepsuje grę. Ale żeby cały czas to było jakieś zaskoczenie. O to chodzi, no. Ogólnie magia Isaaca jest w tym. Przynajmniej na początku, gdy się w tą grę gra, że nie wie się, o co chodzi, co robi przedmiot. Więc też nie chcę zdradzać sobie tego, czytając opisy. No bo to traci trochę sensu. Okej. Widziałem, jak ten dzieciak strzelił. Raz widziałem, żeby wysłał taki pocisk, który wyglądał jak fioletowy firshot. Ale wysłał go tylko... Okej. Nie wiem, jak go aktywować. A jak się aktywuje, no to strzela dookoła siebie. Po prostu. Aha! Działa tak samo jak suchy albo... pierdzący suchy. Brat suchego. Więc jak coś go trafi, to on strzela. A czemu was wysadziło? Że tak zapytam Infamy, dziękuję. Fajne. Znaczy nie wiem, czy to jest mocne, ale sam fakt, że chyba chroni to nas przed pociskami. Tak mi się wydaje przynajmniej. No właśnie. Nie musi pocisk przez niego, znaczy musi przelecieć przez niego, ale nie przelatuje przez niego, tylko znika, jak w niego trafi. Więc też działa to jak taka po prostu żywa tarcza dla nas. Czy można go nazwać żywą tarczą? Nie wiem. Jest to latający grzyb z telekinetyczną mocą. Czy jest żywy, czy nie, nie będę już wnikać. Ważne, że mi pomaga. Pytanie, jakie obrażenia robi? Domyślam się, że nie jakieś ogromne. Ale na pewno na jakąś walkę z Isaaciem czy Blue Baby sam fakt, że chroni nas przed pociskami na takiej walce, może być bardzo przydatny. Na pewno spoko przedmiot. Co to jest? Co to jest? Ciężko mi opisać w sumie nawet ten wygląd. Phoenix. Eternal Life. Proszę nie wysadzać się tak na mnie. Więc będziemy mogli... No, życie wieczne. Co to znaczy? Że się odrodzimy? No dla Losta jest to idealne. A czy mamy tutaj klątwę, że nie wiemy... Nie, jest to klątwa XL, nie jest to klątwa, że nie wiemy, ile mamy życia. Lostem nie mamy życia, ale wydaje mi się, że odrodzenia tak czy jakby się nam wyświetlały. A skoro nie wyświetla nam się, że się odrodzimy, no to nie wiem, co ten przedmiot robi. Na pewno chciałbym zamienić D4 na coś innego, bo jasne, może nam to uratować życie kiedyś, ale mogę też kiedyś niechcący nacisnąć. Rzadko się to zdarza, częściej mówię o tym, niż niechcący to nacisnę.
że nie chcąc to nacisnę, niż to faktycznie naciskam. Ale tak. No Champions Belta bym kupił, jakbym miał kasę na to. No i w sumie myślę, że mogę stąd spadać. A jest to piętro XL, więc dwóch bossów mamy. No tak, jest to piętro XL, więc nie powinienem jeszcze spadać. No bo drugi item room jeszcze czeka. Spokojnie. Gdyby ta bomba nie zablokowała drugiej bomby, to ta druga bomba by do nas przyleciała, więc dobrze się stało. Niestety cały czas mam podstawowe dosyć staty, więc taka walka z Bighornem najłatwiejsza nie będzie, ale właśnie. Mogę w sumie starać się Demon Baby podchodzić na blisko. No bo on nie ma takich ataków, które z bliska mnie zabolą. Czy jakoś ogonem machnie, czy coś takiego. Czy zaszarżuje szybko. To jest najgorsza bzdura świata. Mogę stąd uciec, mogę stąd wyjść. Jak ten frajer Bighorn zrobi sobie małego frajera do pomocy, no to jest po prostu śmierć na miejscu. Halo. Jak tak można? Jak tak można zrobić? Żyję, Eternal Life. Mnie uratowało. Jak to działa? Nie wiem jak to działa, ale umarłem i żyję. I żyję jeszcze Infamy. Dzięki. Też postaram się od dzisiaj może liczyć samemu winstreaky, bo cały czas no winstreaky na modach nie działają. Oj, proszę, przepraszam. Proszę odejść. Zgiń w końcu. O matko, to była straszna walka. Zostałem kilkukrotnie uratowany przez Holy Mantle, przez Eternal Life, przez Infamy. Ale żyję. Ale jak on może sobie tego dzieciaka robić do pomocy? Kto to wymyślił? Edmund, ja wiem, że to byłeś ty pewnie. Jak mogłeś? Chodźmy na górę, tak mam przeczucie, że tam coś będzie dobrego. Pajączki są spoko. One tym bardziej, że nie umieją przez dziury przelatywać. Przez wyrwy. Więc... no jak oberwiemy, to możemy po prostu tam stanąć i być bezpieczni. A poza tym technologia na nich działa spoko, że przelatuje przez jednego. No możemy trafiać kilku naraz, to jest spoko. No tylko, że właśnie tiersy poniżej podstawowych, plus obrażenia podstawowe, plus żadnych efektów dodatkowych, fajnych. Więc nie jest perfekcyjnie jak na razie. Szczególnie jak na Losta, który jednak no więcej chyba potrzebuje do szczęścia, do wygranej niż inna postać, tak mi się przynajmniej wydaje. Normalnie może nie, bo rzadko kiedy i tak się obrywa więcej niż jeden raz w jednym pokoju. Ale jakieś trudniejsze walki, jakiegoś Isaaca, czy Blue Baby, czy It Lives, czy Mamę, czy coś takiego. Czy nawet tego Bighorna, no, który robi Little Horna, dobrze, że tylko jednego postanowił zrobić, a nie więcej. No to wtedy taki los może mieć problemy. Coś to czas wiem, że mam tu D4, no ale no raczej nie ma sensu tego używać, ale o co dokładnie, to jest ciekawe, ale nie mam kasy, żeby to robić. A właśnie, o co chodzi z tym Eternal Life Phoenix z popiołów? Działa to raz? Działa to raz na jedno pomieszczenie? Jeśli działa to raz na jedno pomieszczenie, no to właściwie jest to po prostu Holy Mantle. Więc mamy jakby dwie Holy Mantle, ale domyślam się, że tak to nie działa. Więc jak to działa? Możemy raz na piętro się odrodzić? Raz na całą grę się odrodzić? Nie mam pojęcia. Przekonamy się z czasem prawdopodobnie, chociaż mam nadzieję, że obędzie się bez tego. Zostawię jedną bombę. Może akurat magiczny grzyb wypadnie, a byłby bardzo przydatny. Nawet jakiś Tirsa by byłby super przydatny. Spokojnie. No całkiem długo te dzieciakowe łzy zostają w powietrzu. Te przyciągające się do wrogów. Więc no strzela dookoła, ale nawet dużo, dużo trafia. Dzięki temu, że to się przyciąga. Czy to nie jest wzór pokoju dodany w Afterbirthie Plusie? Bo mam wrażenie, że widzę go bez przerwy, odkąd Belf Plus wyszedł. Ale chyba kiedyś tego nie było. Tak mi się wydaje. Co to jest Belf Control? Aha, już to mieliśmy kiedyś. Więc jak mamy jakieś dzieci, to mamy kasę. Znaczy obrażenia w tym wypadku. A więc
spoko. Jak poprzedni raz ten przedmiot miałem, to on nie działał po prostu. Teraz na szczęście działa. Tylko że Demon Baby nam zniknęło. Czy Demon Baby zostało zamienione na obrażenia? I czy to działa w taki sposób, że jeśli mamy, powiedzmy, Demon Baby i mamy Birth Control, to ten przedmiot jakby łączy się z naszymi strzałami, więc no w tym wypadku zwiększyły nam się obrażenia po prostu. Jak na przykład byśmy Little Chada mieli, to by się nic nie zmieniło. Nie wiem, ale będzie czas, żeby to odkrywać. No tylko muszę pamiętać, że jak będę podnosić jakieś przedmioty tego typu, to sprawdzić, czy one przypadkiem nie znikają, czy dają mi jakieś dziwne statystyki, których nie powinny i co się będzie działo. Domyślam się też, że właśnie ten, jak ty się nazywałeś, Telekinetic Baby? Nie, jakoś inaczej się nazywał. No nieważne, ale jego, no na nim to nie działa, przez to, że jest to przedmiot z modyfikacji, więc go nie wykrywa jako familiara. Tak myślę. A wiesz co? Wiesz co? Trzymaj. Nie było to zbyt celne. Ale myślę, że warto było spróbować, żeby to sobie przyspieszyć troszeczkę, bo nie idzie to najszybciej z tymi naszymi obrażeniami. Pojawisz się tu? Pięknie. No i postaram się już go dobić, żeby zawsze te dwie bomby sobie zachować. Nie obrywałem chyba jeszcze ani razu. Więc jest spoko. Speed. Po prostu, plus 0,40 prędkości. Ale zwiedziłem wszystko tam, jasne. Po prostu strzykawkę ze speedem. W porządku. Pytanie, czy no jest to przedmiet z modyfikacji, więc au. Nie spodziewałem się tego trochę, że tak strzeli mi. Trochę niebezpiecznie. Się zrobiło, nie żyję, nie odrodzę się, koniec gry. Gry, no tak to było losem. O co mi chodziło? Chodziło mi o to, czy strzykawka działa do transformacji. Dajcie mi Azazela. Endor? No to Endor. Niech będzie. Mieliśmy już kiedyś nim okazję zagrać. Jest to postać na pewno interesująca bardzo. Czy dobra, czy nie? Nie jestem pewny. Na pewno jest ciekawy. Bo no ma to oko, które jak przez nie strzelamy, no to robi niezłe rzeczy. Plus oczywiście no kubełek na przedmioty. Czy mogę taki przedmiot wziąć? Niestety nie. Więc na pewno z kubełkiem sobie zostanę, bo jest to rzecz ciekawa. Dadeski? No nie, jest to przedmiot pod spację. A mnie takie w tym momencie nie interesują. Mini Mushroom jest spoko. Jest to spoko grzybek, który zwiększa nieźle staty. Ale jednak poszukałbym czegoś lepszego, bo teraz naprawdę pilnie potrzebuję właśnie obrażeń. Bo Endor właśnie zaczyna z niewielkimi. Ma to sens, ponieważ no, gdy strzelamy przez to oko jego, to nagle obrażenia idą mocno do przodu. A bomby też niestety żadnej nie mam. Więc, czy powinienem podnosić takie pojedyncze monety? Nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Bo możemy te monety zamienić, ale właśnie w bardzo dużej ilości, na jakiś inny przedmiot. I na jakiś całkiem niezły przedmiot. Może, no zależy od nas, czy chcemy, czy to będzie, żeby był przedmiot od diabła. Przedmiot od anioła, nie mamy już Holy Mantle, bo nie gramy Lostem, więc nie mogę tak sobie beztrosko grać. Panowie. Staram się jakoś celnie przez to oko strzelać, ale rzadko kiedy mam taką możliwość. Nie wiem, jest to ciekawa postać, ale nie jestem ogromnym fanem jak na razie. A już jednak miałem kilka okazji, żeby nim pograć. Co ty w ogóle robisz? Czy on ma jakiś problem tam straszny w tym rogu? Siedzi i biegnie po prostu w kamień. Nie mam pojęcia czemu. Jego sztuczna inteligencja nie została dobrze zaprojektowana? Nie. Teraz się zaczął ruszać. Dlaczego nie od razu? I zamienia się w mózg. Co bardzo pasuje. Chyba pierwszy raz ten przeciwnik w mózg się zamienił, a widzieliśmy go jednak sporo razy. Możesz zginąć. Okej,
Curse of the Maze raczej nie będzie przeszkadzało. Cofnąłbym się teraz do tego Tinted Rocka, który gdzieś był, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale pamiętam, że był. Mogłem to zrobić od razu, ale jakoś nie zauważyłem tego, nie skojarzyłem faktów, niestety. W sumie, Ankh to nie jest dobry przedmiot. Nie wiem dlaczego go podniosłem. Podniosłem to, żeby zamienić się teraz w Blue Baby. Ponieważ nie lubię Endora. Znaczy liczę na to właśnie, że zostaną mi te rzeczy, więc teraz mogę grać jakbym był Blue Baby, ale też mogę grać jak Endor, bo zostają mi jego rzeczy, mam cały czas jego oko, tylko teraz mam lepsze obrażenia i lepsze wszystko, myślę. Plus Cambion Conception mam? Dlaczego? Endor z tym zaczynał? Chyba tak. Tylko jakoś nie zauważyłem tego wcześniej. No ale właśnie, zostają nam wszystkie rzeczy Endora, więc to jest spoko. Poza tym, że no nie możemy latać, to jest jedyna rzecz, jaką straciliśmy. No i nie możemy mieć czerwonych serduszek, więc trochę straciliśmy, ale chciałem po prostu coś takiego zrobić. Liczyłem, że może akurat coś ciekawego dostanę z tych kolców. A skoro podniosłem Ankh, no to mogę. I też zawsze warto wiedzieć na przyszłość, że gdy odrodzimy się, no to nie tracimy oka i... No kubełka, no to raczej rzadko, nie dałoby się stracić, bo jest to przedmiot od spacji, ale... Ale oka nie tracimy. No bo losnym jak się odrodzi, no to się chyba traci Holy Mantle. Na przykład. Jak się odrodzi w inną postać, a nie w losne. Oczywiście. Naprawdę. Nie zauważyłem trochę tego przeciwnika. Bo jest ciemno tutaj. Za ciemno. Taka jedna rzecz. O właśnie. Jak przestrzelę no właśnie specjalnym pociskiem przez to oko, no to też taki specjalny się powiela. Więc działa to fajnie. Bo teraz to nasz drugi strzał jest mocniejszy. Staram się teraz jakoś lasta no, zabić tym okiem, ale no właśnie strasznie ciężko jest tym celnie strzelić. Jak się uda, no to boli, ale rzadko kiedy się udaje. Tabletka wezmę jedną, bombs arki. Nie wiem czy dobrze, bo no jednak by się przydały jakieś klucze. Nie jest trudny pokój. No ale no. Przecena steamowa. W takim razie Kalus to jest przedmiot, który pozwala mi chodzić po kolcach bodajże. Więc jest w porządku trinketem. Początkowo moja pierwsza myśl była taka, żeby go do kubełka wziąć. Ale myślę, że z nim zostanę. Ale właśnie, kasy będę starał się podnosić. Bo jednak no tanie przedmioty warto będzie sprawdzać. Portal musimy szybko rozwalić, żeby on tutaj za wielu wrogów nie zrobił. No i tak zdążył. Jak na razie kubełek sobie stoi. Nieużywany zbytnio. No ale no właśnie, no nie za bardzo mam jak po prostu. Poza tym, że oczywiście jest tu tutaj idealna okazja na użycie kubełka. W tym pokoju, bo nie chcę walczyć, ale zawsze mogę przedmiot po prostu zabrać i zamienić go na coś przydatnego dla siebie z czasem. Też jak ostatnio grałem tym Endorem, to nie byłem pewny, czy każde kolejne użycie po prostu kubełka ładuje się szybciej. Bo już potem, pamiętam, na jednym piętrze zdarzało mi się naładować ten kubełek z 5-6 razy. Może przesadzam, ale no, dużo razy na pewno. I zaczynało to być genialne. No Pyromaniac jest super, więc go sobie podniosę. Chociaż jako Blue Baby taki super nie jest, bo zamienia się tylko w 5 bomb i to, że bomby nas nie ranią. Ale też jest to przedmiot, który zawsze warto mieć. Aż nawet bym bombę tu zostawił im. Chciałem tą bombę pociskami tam wystrzelić, ale nie byłem w stanie. Za bardzo na prawo ta bomba ode mnie była. To by było ciekawe, jakby spacją można było Tinted Rocka sobie do kubełka wziąć całego. Ale tak to niestety nie działa. Soul Hearty są mega ważne jako Blue Baby, więc
podnosimy i kusi mnie, żeby do sklepu zajrzeć, mimo że jestem właśnie trochę biedny. Ale jako Endor, a nawet Blue Baby, jako postać, która ma kubełek, bardzo, bardzo warto do sklepów wchodzić, ponieważ możemy wszystko z nich ukraść. Najzwyklej na świecie i zamienić je w przydatne rzeczy dla siebie, więc z pewnością to zrobię, mimo że cierpię trochę na niedobór kluczy. A najbardziej mi przeszkadza trochę, że tych troll bomb nie da się zabierać. Dobra, dwie tabletki takie same, których obu myślę nie chcę. Chociaż no klucze by się przydały. One makes you larger, tak jest sobie, health up świetnie. A wezmę po prostu obie tabletki ze sobą. A w dealu z diabłem mamy skrzynki. O, spróbuję otworzyć, ale... No było warto dla tych dwóch soulheartów. Ale czy nie byłoby bardziej warto po prostu wszystkie te... A, mogłem puste skrzynki wziąć do woreczka. Mogłem to zrobić. A jeszcze... No, do kubełka. Ciekawe. To zabieram. Gwizdek. Domyślam się, że gwizdek jest przedmiotem pod spację, więc nie byłby zbyt przydatny. Ale jest to nowy przedmiot, który z wielką chęcią bym przetestował, no ale nie tym razem. Gramy dalej. Ruszamy na piętro czwarte? Trzecie? Trzecie. Właściwie to nie wiem, szóste, biorąc pod uwagę to wszystko, co losem było. Blessing of Knowledge. Świetnie, więc wiemy gdzie iść. A, Sloth? No gdyby Last był na takim małym pokoju, to by było masakrycznie nieprzyjemnie, bo nie byłoby gdzie uciekać. Cały czas byłoby to możliwe, ale po prostu trudniejsze. O, 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 oczko? Nie wiem. Po prostu tak rzadko można to oczko dobrze wykorzystać, że nie wiem czy mi się ono podoba. Znaczy podoba mi się jako przedmiot, który można znaleźć. Jako przedmiot startowy już nieco mniej. Myślę, że Jokera użyję od razu. Może być to głupie. Ale bym to zrobił. Więc... O, jak przyjemnie. No weźmy tego Serafima. Nie jest to przedmiot super, ale... Nie mam co innego z nim zrobić i myślę, że za aniołkiem też zawalczę. Nie powinno być to super trudną walką. O, myślałem, że jestem wystarczająco schowany na dole. Niestety nie byłem. Bardzo lubię walczyć z aniołkami w tym pokoju z kolcami, bo wtedy można właśnie na te kolce aniołka wrzucać. Tutaj, o, niestety nie da się. Są ogniska, ale są w rogu ekranu, więc byłoby bardzo ciężko go tam wrzucić. Chyba, że z Kalusem mnie ogniska nie ranią, ale nie. Raczej tak to nie działa, nie będę próbować. Kolce nie ranią, ale... Też nie jestem pewny, też to przetestuję, ale jestem prawie pewny. Mimo, że chyba nigdy tego przedmiotu nie używałem tak jak się powinno. Bo... No, nawet jak wiem co to robi, to po co ryzykować? Trochę głupie myślenie. Czy te wszystkie pociski przelatywały po prostu troszeczkę nad tobą właśnie? Teraz bardzo warto właśnie, cały czas mam modyfikację na to, że warto z aniołkami walczyć. Bo gdy zabijemy więcej niż dwa aniołki, to wtedy wyrzucają nam one anielskie przedmioty, co jest myślę fajną rzeczą. Bo normalnie, no zwykle się te aniołki olewa po prostu. No bo te klucze dają nam szanse większe na deala z aniołem. Ale czy się zwykle w tej grze chce deala z aniołem? No niekoniecznie. Przepraszam bardzo, proszę mnie tak do rogu nie wrzucać. Że się nieswojo trochę czuję. Dwóch udało się zabić, naraz. A zawsze coś, chodź tu robaczku do mnie. Jak mnie gonisz, to dużo łatwiej go zabić. Cię zabić. Czy ty się zamieniasz, czempionie, we dwóch małych? Tak mi się coś kojarzy. Że taki, który miga na zielono, się zamienia na właśnie dwóch mniejszych, których też od razu to zabija, więc trochę to nie ma sensu, skoro zawsze jak ten przeciwnik zamieni się na mniejszych, to oni też umierają. Fajne są te nowe skrzynki ze sklepami. No i mam klucze i powinienem, myślę, to zrobić, ale tego nie zrobię. A po prostu wszystko sobie zabiorę, bo jesteśmy już bardzo, bardzo blisko, żeby zdobyć sobie dzięki temu jakiś przedmiot. Kubełek jest genialny. Jak oka fanem nie jestem, tak myślę, sam kubełek może sprawić, że warto tym Endorem pograć i... Zaczyna się powoli faktycznie, z mniejszymi statystykami. Ale lataniem też, więc może nie ma tragedii. Ale z czasem, gdy zdobywa się coraz więcej przedmiotów tych, no to jest to całkiem w porządku.
blokował mi drogę ten gość na dole. Ciężko było uciec. Czy oni wszyscy po prostu się spełnią? Aha, coś takiego. Tego pana jeszcze nigdy nie widziałem, tego potrójnego widziałem, ale ten wygląda ciekawie strasznie. Czterooki. Trochę nawet strasznie wygląda. Nie tylko ciekawie strasznie, ale całkiem strasznie. Czy to powód, żeby wbiegać w jego pociski? Chyba nie. Ale postanowiłem to zrobić. Infestation 2, świetnie. Więc będziemy mogli teraz... O, baterię sobie też wezmę. Jasne. I co to jest? Znaczy, widzę co to jest, ale... Ale co to robi dla mnie? To weźmy pozostałe rzeczy. Zobaczmy, czy będę w stanie jedną monetę zdobyć. Nie, domyślam się, że jakoś, no, ładuje nam przedmiot w jakiś sposób. Ale w jaki? Tego nie wiem. A czy jest to coś, żeby zabrać? Nie, są te bomby nowe. A no to są po prostu nowi przeciwnicy. Ich podnieść nie mogę. Mam nadzieję, że tam to nie jest przedmiot pod spację, raczej nie. Czemu on wybuchnął? Czemu on wybuchnął? Nie wiem, czemu on wybuchnął. Czy to taka mała bombka też tam była, która wybuchnęła? Niewykluczone, bo nic innego tam nie widziałem, co tak mogłoby zadziałać. Więc... A! Okej. Okay. Nie będę raczej od razu spacji naciskał, poczekam na jakiegoś deala. Poczekam na to, czy deala dostanę na tym piętrze. Jumper cables. Bloody recharge. Więc jak obrywam, to mi się przedmiot pod spację ładuje, ale tak działa habit, więc co? Nie wiem. W sumie myślę, że mogę sobie jakiś przedmiot ze sklepu wyciągnąć. To nie byłoby beznadziejne. PhD jest, myślę, w porządku przedmiotem. Bo raczej byśmy i tak deala z diabłem na tym piętrze nie dostali, więc myślę... No albo po prostu normalnie sobie nacisnąć, jakiś zwyczajny przedmiot wziąć. Albo przedmiot ze sklepu, bo takie też potrafią być całkiem niezłe. Speed up. No mogę wziąć. Nie ma powodu, żeby tego nie zrobić. Znaczy, takim powodem mogłoby być to, że jestem za szybki, wbiegam w przeciw... Nie. Ciężko być za szybkim. Zdarza się to, ale to raczej nie jest wina za dużej prędkości, a głupoty. Experimental treatment zmniejszyło nam obrażenia mocno. Tak sobie to wyszło. I mam nadzieję, że na kolejnym piętrze, zanim deala znajdziemy, to ja znajdę wystarczająco rzeczy na kubełek. A trzy skrzynki, jasne. Jeszcze ani troszeczkę nam się kubełek nie napełnił. Więc dosyć powoli to będzie szło. Mogę tu zajrzeć. Pertro. Myślę, było warto zajrzeć. Zobaczymy, co dzięki temu Pertro jeszcze zdobędziemy. No w tym pokoju było widać, jak mocno oczko zadziałało, ale no właśnie, rzadko tak dobrze działa. Ale właśnie, jakbyśmy mieli większe pociski, to może byłoby to dużo lepsze. Jakieś kosy na przykład, które automatycznie no, sprawiają, że nasze strzały są kilkukrotnie większe. Może wtedy by się dużo częściej przez to oko strzelało. Znowu. Kontrola narodzin. I w tym wypadku dostaliśmy prędkość i coś jeszcze. A co straciliśmy? Co straciliśmy? Kogo straciliśmy? Proszę mi powiedzieć. Nie wiem. Może nikogo nie straciłem? Dostałem Incubusa. Ale to dostałem z Cambion Conception. I dzięki temu, że mam go, to statystyki mi poszły do góry? Możliwe, cały czas nie rozumiem tych nowych przedmiotów, ale o to chodzi. O to chodzi. Genialnie. Dużo itemków, które mało byłyby mi potrzebne. A tak mogę je sobie wziąć i zamienić na coś dużo lepszego. Kluczyk. Mogę zastać, bo... Znaczy zastać, no podnieść, wrzucić do worka, do kubła. Do wiadra. No bo klucze trzymam. Trzymam klucze. Więc to mi raczej wystarczy. Przynajmniej na razie.
Ile jeszcze item roomów przed nami? No właśnie tylko dwa, w tym rzecz. Plus jeszcze sklepy, ale też klucze jakieś myślę z czasem się uda znaleźć. No, teraz to już wygląda nieźle, mimo mniejszych statystyk to Infestation 2 robi całkiem dużo. Weźmy po prostu te rzeczy. Głębokie kieszenie są w porządku, ale raczej nie chcę. Pretty Fly'a wezmę. I pustą skrzynkę też. Muszę pamiętać o tym, żeby puste skrzynki podnosić, bo nie ma żadnego powodu, żeby tego nie robić. Ma to same plusy dla nas. Ciekawe by było, czy ten przedmiot jest... Ciekawe, czy ten przedmiot jest dobry do jakiegoś niszczenia gry. Nie wydaje mi się. Znaczy, jak macie jakiś sposób na tworzenie nieskończonej liczby przedmiotów, to można stworzyć dzięki temu nieskończoną liczbę przedmiotów, ale już macie nieskończoną liczbę przedmiotów, więc... Tak... Mija się to trochę z celem. Co tu mamy? Speed up? A, nawet bym go nie używał teraz, bo... Mam prędkości całkiem dużo, a dzięki temu może uda się zdobyć jakiś nowy przedmiot. Pamiętajmy o tym pertro, które cały czas posiadamy. Z pewnością plan jest teraz taki, żeby w dealu z diabłem sobie stworzyć jakiś nowy przedmiot. Mam nadzieję, że deala z diabłem znajdziemy i że ten deal z diabłem będzie miał przedmioty. A mamy 60% na deale z aniołem, więc może być różnie. A jakiś anielski przedmiot też byłby spoko. No tylko tak samo się tyczą te zasady. Mam nadzieję, że w tym dealu z diabłem znajdę jakiś przedmiot, a nie soul hearty albo monety, które byśmy mogli zamienić na przedmiot, jasne, ale nie chcę. Super. A niestety cały czas jeszcze nie jestem naładowany, więc chcę zanim zajdę po prostu do bossa, zdobyć sobie w miarę możliwości jakoś po prostu jakiś przedmiot znaleźć i zamienić, i naładować kubełek do pełna. Bateria jest idealna. Tutaj też jakaś skrzynka leży gdzieś, więc ją sobie też wezmę. No i niestety, może się to nie udać, ale już nie będę się wracać, po prostu zawalczmy z Ragmega, który na szczęście Ragmandów sobie nie spawni. Tworzy pająki, które no, może są podobne do... właśnie Ragmanów, ale no... Jest to na pewno dużo lepsze niż jakby tworzył Ragmana, który jeszcze tworzy pająki. To by była lekka przesada. Troszeczkę nieprzyjemnie się tu zrobiło i coś co teraz zauważyłem to, że straciłem oko. Dlaczego straciłem oko? Nie wiem dlaczego straciłem oko, ale miałem oko, a teraz go nie mam. I nie mam pojęcia co się z nim stało. Zamieniło się ono w inkubusa? Nie wiem. Oko zostało zabrane przez... Proszę zginąć. Dziękuję. Oko zostało zabrane przez kontrolę. Chodź tu Binki, deal z diabłem. Aj. Jakaś moneta? Nie ma monet. No Mom's Knife jest super. No i biorąc pod uwagę obrażenia jakie teraz posiadam, myślę warto to zrobić i podnieść. Szczególnie, że takie Mom's Knife'y mamy dwa. Ale co się stało z moim okiem? Ktoś mnie wydłubał? Bo chciał, żebym cyklopem był teraz? No mam dwoje oczu. Więc czemu mam jedno? Znaczy, no miałem trzy wcześniej. I co się z tym trzecim stało? Bo nie ma go nigdzie. No tak to bywa. Błędów, no będzie pewnie sporo, jak się będzie grało na modach. No taki to też pewien urok tego wszystkiego. Czy ta animacja Brimstone'a też jest zepsuta, czy mi się wydaje? Czy tak zawsze było i teraz to zauważyłem? Że tak się nie do końca idealnie od ściany odbija. Znaczy nie odbija, no łączy ze ścianą. Czy ja troszeczkę za dużo obrywam? Możliwe. Nie wykluczałbym tego. Jako opcji. Okej. Czy to było dobre? Znaczy no daje to odrodzenie czasami, ale... Ale weźmy Phoenix. A drugi przedmiot bym sobie przerzucił na coś innego. A Midas... Co to jest? Klon. Rhymes with Alone. Okej. I co? Z tego wynika. Mamy przedmiot po prostu... Nie wiem czy użycie tego tutaj. I tutaj to różnica, ale użyję tego tutaj.
Bo liczę, że teraz będę mógł to sobie przerzucić. Dobrze to rozkminiłem. Heroina. Bohater, którego potrzebujesz. Większe obrażenia. Świetnie. I strzelamy teraz no nożem nieco ciemniejszym. Troszeczkę fioletowym. O, pamiętać o pustych skrzynkach, bo to rzecz ważna. Tutaj bardzo. Zobaczmy, co się stanie, jeśli podejdę blisko do przeciwnika. No, zabiłem go nożem. Nie o to mi dokładnie chodziło. Ale spoko. Spoko, że można przedmiot zrobić w pokoju, w którym jest zamieniaczka. I wtedy będziemy mogli go zamieniać. Bo często są secret roomy, w których właśnie ta zamieniaczka przedmiotów się znajduje. No i jest ona zwykle bezużyteczna. A teraz jakiś użytek jest właśnie dla niej. Jeszcze większe obrażenia. Wezmę to po prostu. The Mark. Czy to było głupie? Możliwe. Bo mam teraz jedno serduszko. Ale mam też Feniksa. Więc się odrodzę. Nie wiem w jakim stanie, nie wiem czy na pewno, czy raz, czy dwa. Ostatnio się odrodziłem raz, ale mam coś takiego. I mam nadzieję, że się nie zawiodę na tym wszystkim. Dzięki temu mam dużo większe obrażenia, ale już dosyć dawno problem obrażeń został trochę zażegnany, no bo mamy Moonsnipe'a, który nawet z tym 2.65 dawał radę. No szczególnie, że jest podwójny z Incubusem tutaj. I co się stało z moim okiem? Proszę to oddać. Więc przeciwników, którzy podejdą blisko nas możemy zauraczać? Zauroczyć czy nie? Nie wiem. Tamten jeden był zauroczony. Ale nie wiem czemu był. Serduszko. Nie jest to Soulheart, więc... Zabieramy, jesteśmy prawie naładowani. Oj. Nieprzyjemne miejsce dosyć. Czy to jest dobry moment, żeby się przekonać, czy mogę chodzić po kolcach? Mogę, okej. Chaos jest dobrą rzeczą, ale nie wydaje mi się, żeby było mnie na to stać. Chyba, że jednak piątkę sobie zdobędziemy. Niestety nie wyszło. Dostaliśmy plus 2,5% do deala z diabłem. Bardzo mało, ale bardzo fajnie. I też ci nowi przeciwnicy, którzy swoją głowę na pół otwierają, są spoko. Bo... Fajnie to wygląda, gdy promień wielki nas goni. Ejjajaj, zawsze te kolce muszą mnie straszyć. Weźmy tu jedną monetę. Nie sądzę, żebym był w stanie jeszcze coś kupić. Mimo, że mam przecenę steamową, to... gram postacią, którą najbardziej chyba takiej przeceny nie chcę, bo... Mamy, myślę, na kasę lepszy użytek. Na pewno użytek ciekawszy. Możemy dostawać sobie losowe przedmioty. Okej, nie chciałem tam podchodzić za bardzo. Udało się bez tego. Ale nie byłem pewny, czy po prostu nóż będzie miał wystarczająco duży zasięg. Też możecie napisać, czy chcecie ogólnie, żeby dalej ta seria była z modami, czy po prostu bez modów, bo w sumie dla mnie większej różnicy to nie robi. Tak sobie to wyszło. Zostanę oczywiście z kubełkiem. Szczególnie, że mody też są już domyślnie w grze. Może nie w tak dużej ilości, ale z czasem będzie ich wiadomo coraz więcej. No ale tak. Dunk Depthsy opuszczamy. A tylko za chwilę. Bo takie życie z pewnością mi się przyda. Mama! Prawie zabita. Aj, myślałem, że nie oberwę nam. No Polaroid, no. Polaroid, Krampus. Daj mi coś dobrego, Krampus. Monetki jakieś? Są bomby dwie. Jest tam jakaś moneta. Nie wystarczy. Niestety. Więc wychodzimy. Ciekawe, czy mogę coś takiego zrobić. Nie, swojej bomby nie mogę zabrać. No, z takimi nieskończonymi bombami byłoby to OP, ale byłoby to fajne. Znaczy, nie byłoby to fajne, że jest w grze. Ale można byłoby raz czegoś takiego wykorzystać i się pobawić. Nie jakoś strasznie długo, bo trwałoby to na pewno długo, żeby taki jeden przedmiot zdobyć. Nie byłoby to najciekawsze. Ale... słabo. Ale z 1-2 przedmioty można by sobie zdobyć dzięki temu. A 3 bomby na razie sobie, myślę, wystarczą mi. Soulhearta z pewnością podniosę, ale bombę
też podniosę, tylko w nieco inny właśnie sposób. Nie fajne miejsce dosyć. Mamy teraz na szczęście Polaroida, który na pewno przed niektórymi obrażeniami nas ochroni. No właśnie, na tym etapie gry już klucze nam nie są tak bardzo potrzebne. Monety też nie są tak bardzo potrzebne. Czerwone serduszka, no to nigdy nam nie były potrzebne. Więc dużo szybciej, myślę, zaczniemy nowe rzeczy zdobywać. Co jest fajną rzeczą. No i taką postacią jest ten Endor trochę, którym teraz nie gram, ale... ale trochę jakby gram. Chociaż to oko też z jakiegoś powodu straciłem, więc teraz w sumie mam po prostu ten kubełek. Oj, prawie w to wbiegłem. Jeszcze raz chcę to rozwalić, tak nie wiedziałem, czy ten klucz podnosić, ale wezmę. Tu wydaje moc nie chcę. Ten Endor jest taką postacią, która na początku może nie jest zbyt mocna, ale z czasem się po prostu rozkręca. I czym dalej gramy, czym więcej gramy, tym mocniejsi jesteśmy. Oki. To już było bliskie. No nie jest to najlepszy pokój pod Moon Snipe'a, bo w sumie można nim strzelać na ukos, ale próbuję strzelać na ukos i widzieliście. No, 3 razy strzelałem i raz tylko strzeliłem. Może dlatego, że po prostu na klawiaturze robi się to ciężej, prawdopodobnie, niż na padzie. Ale strasznie niewygodnie mi się w Isaaca gra na padzie. Kwestia raczej przyzwyczajenia, no bo jednak z 500 godzin grania na klawiaturze, no, oznaczają, że ciężko będzie się nagle przestawić. W sensie 500 godzin grania w Isaaca, a nie w ogólnie gry. Jakoś bardziej mam wrażenie responsywne to wszystko jest grając na klawiaturze. Weźmy, o, skrzynka pusta. Bardzo przyjemnie. Moneta też. I tyle tego piętra, bardzo szybko, sprawnie poszło. No i znowu, możemy dostać deala, ale prawdopodobnie nie zdobędziemy razem z tym. A przedmiotu od deala. No właśnie. I same słabe przedmioty znajdujemy ciągle. Gapi. No, no co mi z tego gapiego? Dużo nie zrobię. Rozwalam znowu te ogniska, o. O. No niestety, niestety. No nie mam żadnego przedmiotu gapiego, więc teraz nie będę gapi z połu podnosić, które... jedyne co by mi dało to szansę na zmienienie się w gapiego. Więc tak sobie, Blessing of Freedom. Czy dobrze mi się wydaje, że to jest bezużyteczne na Wombach, jeśli nie ma się trinketu, który sprawia, że na Wombach znajduje się deale z item roomem? Tak mi się wydaje, że jest to taka no, błogosławieństwo kompletnie, które nic nie da. Jeszcze nie mam naładowanego przedmiotu. Coś to teraz długo idzie. Podejrzane. Lock up? Mogę podnieść. Ale za to Two of Diamonds od razu sobie wyrzucę, bo raczej nie będzie mi do zbyt wielu rzeczy potrzebne. Odrodzenie w Lazarusa? W sumie, szczerze mówiąc, nie chcę. Liczę na to, że nie zginę. Jeśli zginę, to trudno. Chociaż może byłby to dobry pomysł. Nie chcę Lazarusem grać po prostu. Znaczy, w sumie, czemu nie? To nie jest zła postać, ale... nie chce mi się walczyć tam o ten przedmiot. Może powinienem naprawdę... Nie zrobię tego. Jak zginę, no to trudno. Weź tą baterię. Mamy speeda znowu. Już maksymalnego. Jak mamy speeda, to powinna być to jedyna rzecz w grze, która pozwala nam przejść przez granicę tej prędkości. I wbić nas od razu na 3. Ciekawe by było, jakby to wyglądało. Bo chyba nie da się w żaden sposób być szybszym niż 2 prędkości. Brzmi to dziwnie, no ale taka prawda tutaj. Jaki ten gość był szybki? No właśnie, on potrafi być szybki, ja nie potrafię być szybki. I to troszeczkę jest upokarzające, że taki byle gość, który po ścianie jeździ, jest szybszy ode mnie. Widziałem, jak to leci. I poleciało. Bomb bug jest super, ponieważ no, będziemy mieli bomby co 5 pomieszczeń pewnie. Może co 6, może co 4. Często dosyć wiadomo chyba, co z tymi bombami zrobię. Też powinienem teraz sobie 4 klucze oczywiście na chesta zachować. Nawet więcej może niż 4. Ale tego trochę nie robię. Czemu w dwóch, na... O, what?
Strzeliłem na 4 strony. Mam wrażenie, że ta animacja Brimstone'a się zepsuła tutaj trochę. Jest to straszny kłopot, ale trochę jest to kłopot. Aj, 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 laserek, laserek, jesteś trochę w nieprzyjemnym miejscu, powiedziałem. Nie słuchasz. Proszę oddać moje klatki. W pierwszym Isaacu dałoby się podnieść tą Biblię. Może w Rebirthie też się dało, ale na pewno w Afterbirthie i Plusie nie da się Biblii podnieść i od razu spacji nacisnąć. Szkoda. Powinienem się wrócić do tego Lazarusa. Ja zaraz zginę tutaj i tak to się skończy. Ale katedra. A Blessing of Freedom, dziękuję Grozu, że jesteś zepsuta. Twórcy modów, nauczcie się, że na katedrze taka klątwa jest taka sobie. Trochę nic nie robi. Czy ja rozumiem, że pewnie ciężko jest, gdy ogólnie w grze tak działają klątwy, że działają one na jedno piętro, a tu nagle powinienem to tworzyć? A tu nagle, no, ktoś chce zrobić takie, które działa inaczej i okazuje się, że no nie da się. Więc narzekam może, a coś jest impossible, ale no nie ma nic impossible. Rącznie nieprzyjemne. Też nieprzyjemne jest to, ile mam zdrowia teraz. Ale może się to zaraz zmieni. Tam jeszcze jakaś rąsia lata, no właśnie. To troszeczkę problem. Już nie. Bierz resztę. Za chwilę sobie przedmiot naładujemy. Za chwilę sobie też zdobędziemy kolejny Soul Heart. Świetnie. Czyli idę w dobrą stronę. Kto wie. Ja już wiem, że nie. Fajnie by było troll bombę zabrać, ale to by było chyba zbyt OP faktycznie. Żebraka mogę zabić. Żeby ukraść mu tabletkę. Już bomby na tym etapie gry są do niewielu rzeczy potrzebne. Gdy jest się mocnym, gdy bomby są jedyną rzeczą, dzięki której możemy zabijać przeciwników, to jest to przydatne. Ale nie, mam podwójnego mum snajfa, więc tego nie potrzebuję. Zobaczmy, hej. Dance Cup, no sorry. Nie skorzystam z oferty. Zgiń, okej. Jak przeciwnicy giną, to czasami się zacinają. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ale da się to znieść. Da się to znieść w porównaniu z tym, co się działo, gdy zainstalowałem sobie modów 60. To, że czasami tam dwa czy trzy razy się coś zatnie, no to spoko. Wchodzimy na walkę z Isaaciem. Dosyć szybko udało się go znaleźć. Pytanie, czy uda się go też szybko pokonać. Jak na razie idzie bardzo sprawnie. Jak tylko... Duszku, 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 duszku. Jak tylko nas trafi, to powinniśmy być w stanie go dobić za pomocą Polaroida. Spoko, spoko wyszło. Wojdy... nie. Nie mam ochoty. Mam 3 klucze. Niestety, tylko. Przydałby się 4. Ale nie ma. No weźmy raka. Triple shot? W porządku. W porządku. Bloody Last? Też w porządku, bo będzie to na pewno długie piętro. Oj, robimy mord trochę. Całkiem mocny. Jest nieźle. Taki wachlarz po prostu fajny robimy. Podoba mi się. Podoba mi się. Oczywiście, ale gdy przeciwnicy giną, to coś złego się dzieje. Co się dzieje? Nie wiem, ale coś złego się dzieje. Dead Onion. Czy Dead Onion jest beznadziejne? Dla nas. Nie jestem pewny. Wiem, gdzie jest boss. Czemu wiem, gdzie jest boss? Blessing of Knowledge mamy. To wiele wyjaśnia. Prawdopodobnie tutaj na górę będzie droga do bossa. Jak wszystkie 6 noży trafi, no to przeciwnik nie żyje. Bierzemy. No myślę jeszcze raz, uda się naładować wiaderko, ale to tyle będzie tego. Aha, zabrałbym te bomby. Nie mogę. Nie mogę.
O. Myślę, że ta cebula tylko i wyłącznie sprawiła, że mój zasięg stał się mniejszy. I że no, leci tu na mniejszą odległość, co znaczy, że zasięg jest mniejszy. No, no. Weźmy Hierophant. Weźmy. Spoko. Fajnie wyszło na koniec. A Isaaca po prostu rozwalę w taki sposób. Tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się jutro w odcinku kolejnym. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej 5-dniowej przerwy. Nie chciało mi się trochę grać w tą grę. A z powrotem mi się zachciało, jak zagrałem. Cześć.